punkcie do porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok. Jest to projekt zarządu. Projekt ten akurat jest związany z naszą współpracą ze Strażą Miejską. Tak jak Państwo pamiętacie, w ramach zadań priorytetowych na rok bieżący przeznaczyliśmy m.in. kwotę 1000 zł na zakup materiałów profilaktycznych. No niestety w ubiegłym tygodniu uzyskałem informację od referatu, który w ramach Straży Miejskiej zajmuje się profilaktyką, o zablokowaniu przez miasto tych środków właśnie na, które pierwotnie były przeznaczone na zakup materiałów profilaktycznych. I Straż Miejska zaproponowała nam to miejsce, gdyby zakup takiego zestawu autochodzi dla dzieci z przedszkoli i z pierwszych klas szkół podstawowych. Jest to zestaw, który pomaga dzieciom poznawać zasady uczestnictwa, prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wygląda to dość atrakcyjnie. Jest to taka formuła połączenia zabawy z edukacją. Jak gdyby tutaj z informacji uzyskanych przez pana komendanta Wiaterka, komendanta Straży Miejskiej w Krakowie i informacji uzyskanych właśnie z tego referatu do spraw profilaktyki wynika, że jak gdyby zakup takiego tego zestawu autochodzi będzie możliwy, a niestety te materiały, zakup materiałów profilaktycznych to jest blokowane. No nie, no, no ze względu na taką politykę miasta. Tak. Bardziej szczegółowo innego nie był w stanie Straży Miejskiej wytłumaczyć. Także w imieniu zarządu prosiłbym o przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie. Ten paragraf pierwszy brzmi, rezygnuje się z zadania materiały profilaktyczne, a kwotę 1000 zł przenosi się na nowe zadanie zakup zestawu autochodzi. Ten projekt przygotowaliśmy w zasadzie na podstawie, można powiedzieć, rozmowy z panem kierownikiem tego referatu do spraw profilaktyki. Natomiast pismo oficjalne ze Straży Miejskiej dopłynęło po pewnym czasie. W związku z tym, że w tym piśmie troszeczkę funkcjonuje troszkę inna nazwa tego zestawu. Mianowicie współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej autochodzi. Ja zgłoszę poprawkę do tego projektu, żebyśmy przyjęli taką nazwę, jaka jest proponowana w piśmie podpisanym przez pana komendanta Wiaterka. Tyle z mojej strony, otwieram dyskusję nad projektem. Znaczy to pismo i ta sprawa już wpłynęła po posiedzeniu Komisji Praworządności. Rozmawiałem z panem przewodniczącym. No myślę, najlepiej było, gdyby pan przewodniczący przedstawił opinię swoją na ten temat. Muszę powiedzieć, że nie konsultowałem się, ale z uwagi na to, że zarząd ma na przewodnim do wybrania, całkowicie, a tym bardziej, że kwota jest taka sama, a myślę, że cel jest szczytny. Każda kwota, nawet złotówka przekazana na bezpieczeństwo i profilaktykę i prewencję, bo to przecież do dzieciaków ma być, którzy tam jeździmy samochodami wszyscy, tak? Także musimy brać pod uwagę to, co my widzimy, gdzieś tego nie widzą. One się muszą tego nauczyć wszystkiego, a takie właśnie inicjatywy wymagają mi zrozumieć zasady funkcjonowania skomplikowanego ruchu drogowego dla nich. Myślę, że to jest bardzo ważna i fajna inicjatywa. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie ja zgłaszam tą poprawkę, zgodnie z którą w paragrafie pierwszym zmienia się nazwę zadania 52 zakup zestawu autochodzi na współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej autochodzi. Najwyraźniej z tego wynika, że tam pewną część przeznaczy Straż
W sprawie tej poprawki ktoś z Państwa radnych widzę. Słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania zgłoszonej przeze mnie poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie osoby. Tym samym poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały według druku 8012 w sprawie zadań budżetowych na 2012 rok wraz z przyjętą przed chwilą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Sama uchwała została podjęta. I szanowni Państwo, na prośbę i na wniosek przewodniczącego Komisji Infrastruktury przekładam ten punkt sprawozdania z działalności Komisji na koniec dzisiejszego porządku obrad. W związku z tym teraz przejdziemy do